Pojawiam się i znikam. Jesteś gotowy do regat, Kicku? Kicku? Wow, ale świetna łódka. A, dziękuję. Muszę pokonać Filipa. Patrz. Zrobiłem większy żagiel, żeby płynęła jeszcze szybciej. Cześć, Rosie. Przyszedłem wygrać regaty. Znowu. Tym razem może ci się nie udać. Kicek zrobił fantastyczną łódkę. Serio? Pokaż. To tajne. Nigdy nie pokona mojej. Ja zawsze wygrywam. Regaty zaczynają się za 2 godziny. Pójdę już przygotować metę. Cześć, Rosie. Chcesz zobaczyć moją magiczną sztuczkę? Tak, ale najpierw udekoruję dębiaka. Będzie rozdawał nagrody zwycięzcom. Jemu też mogę pokazać sztuczkę. Dębiaku, masz dobry humor. Przyjechał mój znajomy figlarz. Nikogo nie widzę. Na pewno już tutaj jest. Tak, dzióbku, na pewno. Tylko że on ma specjalne właściwości. Ha, założę się, że nie ma zielonego pojęcia o czarach. Chcesz zobaczyć moją sztuczkę? Czyli gdzie jest figlarz? O, tu przy mnie. Prawda, kolego? Jasne! To łaskocze! Super! To czary! Co? Dlaczego tak się patrzysz? Co? Jak on to zrobił? Figlarz to kameleon. Kameleony mogą zmieniać kolor, kiedy tylko chcą. Dzięki temu łatwo się kryją. Uwielbiam czarowanie. To nie są czary, tylko właściwości kameleonów. Ja też chcę znikać tak jak ty. Z tymi jaskrawymi piórami to będzie trudne. Nie znikniesz tak łatwo. Oczywiście, że zniknę. Poczekaj. Kicek nigdy nie zbuduje czegoś takiego jak to. Dziękuję za pomoc. To najlepsza łódka, jaką miałam. Cześć, Bruno. Cześć, Filipie. Olu, założę się, że twoja łódka jest kiepska. W zasadzie jest chyba szybsza od twojej. Chodźmy, przetestujemy ją. Muszę ją zobaczyć. Chcę się upewnić, że wygram. Gotowe. Bardzo się cieszę. O, cześć, dzióbku. Dlaczego masz na sobie krzak? Jestem przebrany, jak figlarz. No nie zupełnie. Gdy ja się schowam, nikt mnie nie widzi. O, to nie fair. Dzióbku. Regaty zaraz się zaczną. O, nie podglądaj. Gdybym mógł ją zobaczyć. Co ci się stało? Myślałem, że umiem czarować, ale kolega dębiaka potrafi znikać, a ja nie. Serio? To kameleon. Mógłby siedzieć obok ciebie, a i tak byś tego nie wiedział. Wszyscy myślą, że on jest wyjątkowy. A ja... Nie. Filipie? Wow! Psst! Figlarzu! Jestem Filip! Chciałbym, żebyś coś dla mnie wyśledził. To zabawa? Nie! To bardzo ważne! Razem moglibyśmy wygrać regaty. Jestem do usług! Chodźmy! Thank you.
bardzo śmieszne. No i? Jakie one są? Łódka Kicka miała coś okrągłego. Jak to się nazywa? Balon. Właśnie. A ta Oli kłapała. Znaczy, miała klapy. I co jeszcze? Nie zauważyłem, bo zająłem się super tajną misją. O, klapy i balon. Da się zrobić. Pomyślmy. Najpierw pozbędę się tego. Dzióbku? O, widzisz mnie, prawda? Wiesz, ja zawsze chciałem być wyjątkowy. Przecież jesteś wyjątkowy. Ale nie, jeśli chodzi o czary. Sztuczka figlarza jest dużo lepsza od mojej. Może figlarz pomoże ci w czarowaniu. Chodź, powiem ci po drodze. Zaraz zaczną się regaty. Nie! Filipie? Czy to twoja łódka? Co się stało? Bałem się, że nie wygram, więc ją zmieniłem na to. Chyba się poddam. Musisz spróbować. To ważniejsze niż wygrana. Pewnie masz rację. Ale ja tak bardzo chciałem wygrać. Figlarzu, mam dla ciebie bardzo ważne zadanie. Dla dzióbka też. Do startu, gotowi! O nie! Dalej! Hurra! Wygrywam! O nie! Utknęła! Patrz! Wygrywamy! Uhu. Teraz zatonie. Bez sensu. Filipie, patrz. Ha, znowu wygrywam. A tak jakby. O, patrzcie, złączyły się. Łódki odlatują. Złapie, Bruno. Za wysoko. Nikt ich nie dosięgnie. Dosięgnie. Goni je, dzióbku. Hurra! Zanim wręczę nagrodę zwycięzcy, chciałbym wspomnieć kogoś wyjątkowego. Wszyscy wiemy, kto tu jest wyjątkowy. Dzióbka. Bez jego pomocy nie byłoby łódek do zakończenia regat. O, to nic takiego, naprawdę. A co do nagrody, otrzymują ją wszyscy. Hurra! Co ci się stało? Oszukiwałem. Wysłałem figlarza na przeszpiegi. Nie zasługuje na nagrodę. Oszukiwanie jest złe. Ale łódka Filipa pomogła naszym łódkom. Każdy popełnia błędy, ale nie każdy potrafi się do nich przyznać. Chcemy, żeby Filip dostał nagrodę, prawda? Tak! A teraz pora na wyjątkową sztuczkę. Panie i panowie, widzicie, że kapelusz jest pusty? Abrakadabra! Ta-da! Nie widać mnie! Jestem kameleo królikiem! Gdzie się podziałeś? Tutaj! Patrz! Nie zniknąłem! Faktycznie! Rosie! Myślisz, że figlarz zna też inne sztuczki? Zapytasz go o to jutro. Jeśli go znajdziesz. Herbatka u królowej.
Myślę, że to już wszystko, Kicek. O, dobrze. Teraz pora na porządne leżakowanie. Mamy gości. Witaj, Rosie. Wejdź, Bruno. O, co się stało? Wyglądasz, jakbyś zgubił jabłko, a znalazł gryzek. O, to przez to. Drogi Bruno, przyjdź proszę jutro do mojego pałacu na herbatkę. Królowa. O co tu się martwić? Powinieneś się cieszyć. O, będziesz pił herbatkę z królową, Bruno. Herbatkę z królową. O, ale ja się martwię. Nigdy przedtem nie piłem herbatki z królową. Co ja zrobię? O, co jeśli będę miał okruszki na mojej brodzie? O, albo dżemik na moich łapkach? To dopiero zmartwienie. Na szczęście trafiłeś we właściwe miejsce. Naprawdę? Trafił? Tak. Zamierzamy nauczyć cię, jak pić herbatkę z królową. Prawda, Kicku? Tak. Tak, zamierzamy. O, dziękuję. O, dziękuję wam. O, wystarczy! Czy możesz postawić Kicka na dół, proszę? O, ups, wybacz. Dobrze. Przyjrzyjmy ci się. Najpierw musimy cię ubrać. Wybaczcie, ale nic mi się nie podoba. O, co lubisz w takim razie? To, lubię to. To nie jest do końca eleganckie, prawda? O czym mówisz? Zaczekajcie. Pokaż się, spójrzmy na ciebie. O, tak. Doskonale. Teraz, kiedy wyglądasz dobrze, musisz też dobrze chodzić. Co masz na myśli? Ona ma na myśli, że musisz chodzić prosto, pewny siebie. O, tak. O, łatwizna, prościzna. Pom, 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 tak, pom, pom. Chodzi jak typowy niedźwiedź. Niedługo będzie chodził jak książę. Wyglądasz dobrze. No, wyglądam głupio, prawda? Nieprawda, Bruno. Wyglądasz świetnie. Tak, trzymaj całą drogę na wzgórze. A tam będziesz miał ostatnią lekcję. To jest moja najlepsza sztuczka. Herbata z królową. Będzie nieźle. O, mała Ola. Ciekawe, co powie na spotkanie z królową. Droga Olu, zapraszam cię do mojego pałacu. Na trzy. Trzy. Tak jest, Bruno. Świetne siorbanie. Zawsze siorb, kiedy spotykasz się z królową. Nie myślałem, że picie herbatki może być tak... siorbiące. To prawda, twoja ostatnia lekcja, Bruno. Chcę, żebyś powtarzał za mną. Rosie i Kicek szli z Saszą suchą szosą. Rosie i Kicek szli z Saszą? Nie, powtarzać ma Bruno. O! O, Rosie i Kicek szli z Szasą suszą so. Rosie, Szasza z Kickiem szli szuchą soszą. Rosie i Kicek szli z Saszą suchą szosą. Bardzo dobrze, Bruno. Zrobił
to! Uhu, zrobiłem, powtórzyłem! Wiesz co, Bruno? Myślę, że jesteś już gotowy na herbatkę z królową. Uhu, dziękuję wam. Rozy i Kicek szli z Saszą suchą szosą. Wiedziałeś? Słuchajcie wszyscy! Słuchajcie! Co to jest, Olu? Droga Olu, zapraszam cię do mojego pałacu na herbatkę. Podpisano królowa. Jestem cały, nic mi nie jest. Co to za pośpiech, dzióbku? Po prostu dostałem zaproszenie na herbatkę z królową. Ja, dzióbek! Z królową! Wiedziałem, że to tylko kwestia czasu, zanim osiągnę najwyższe miejsce przy stole. Chyba nie tylko ty! Drogi dzióbku, zapraszam cię do mojego pałacu na herbatkę. Podpisano królowa. Bruno, czy mogę zobaczyć twoje zaproszenie? I twoje, Olu? Co się stało, Rosie? Poznaję ten charakter pisma. Nie wiedziałem, że znasz królową. Nie znam, ale znam tego, kto to pisał. Co masz na myśli, Rosie? Chodzi o to, że to napisał Filip. Co? Ale ja się wykąpałem. A ja wypolerowałem mój dziób. Tym razem posunął się za daleko. O, biedaczki. Chodźcie za mną wszyscy. Dokąd wszystkich zabierasz, Rosie? Na herbatkę z królową, oczywiście. Uhu, świetnie. Oho. O, myślałem, że to wszystko żart. To jak dużo królowych znasz, Rosie? Tylko jedną. Dokąd wszyscy idziecie? Na herbatkę. Z królową. Co? Tylko was nabierałem. To był tylko żart. Mogę cię zapewnić, że nie ma nic śmiesznego w piciu herbatki z jej wysokością. Czy mogę przyjść? A czy masz zaproszenie? Nie. Przykro mi. Państwo dzwonili? Przyszliśmy, żeby wypić herbatkę z królową. Jej wysokość czeka na państwa w środku. Co jest grane? Dziękuję za przybycie do mojego pałacu. Wyglądasz pięknie. I stół z jedzeniem też. Tak. I w tym pałacu można mieć okruszki na brodzie. I dżemik na łapkach. Otworzę. Cześć, Kicku. Panie Kicku. Panie Kicku, czy mógłbym też wypić herbatkę z jej wysokością, Rosie? Proszę. Możesz, pod jednym warunkiem. Jakim? O, kelner, jeszcze jedną limoniadę tutaj. Poproszę. W porządku, już panu niosę. Rosie? Tak, Kicku? Czy nie byłoby wspaniale, gdybyś była prawdziwą królową? Tak. Mógłbym grać w gry, jakie lubię, kiedy lubię. Tak, a ja mogłabym... Z kim lubię? O, i zawsze bym wygrywał, bo wymyślałbym wszystkie zasady. Tak, domyślam się. I mogłabyś nosić największą koronę na świecie. I moglibyśmy mieć fabrykę słodyczy. Nie, 3 takie fabryki. I lodowe jezioro, i domową jaszczurkę. Co powiesz na niezwykle gadatliwego niebieskiego króliczka? Nie ma czegoś takiego. Bąbelkową kąpiel, tak, truskawkową kąpiel bąbelkową. Dobranoc, Kicku. Dobranoc, Rosie. O, albo waniliową, albo obie.